prezentacja jeszcze będzie chwilkę potrzebowała, jednak ja już zacznę i na początku chciałem powiedzieć, że między nazwą portalu a moim nazwiskiem ta zbieżność jest zupełnie przypadkowa i to też nie było czymś, czym się kierowałem, żeby wybrać akurat ten temat i żeby o tym dzisiaj opowiedzieć. Tak naprawdę ta sprawa jest tylko pewną inspiracją do tej prezentacji, oczywiście też tą sprawę przedstawię, ale chcę powiedzieć o czymś znacznie szerszym i moim zdaniem istotniejszym dla całego internetu, ale tak naprawdę dla nas wszystkich. Dlaczego tak jest? Homikuj.pl jest host providerem. Host provider jest to podmiot, który, mówiąc językiem prawnym, udostępnia zasoby swojego systemu teleinformatycznego dla zamieszczenia treści pochodzących od osób trzecich, mówiąc po polsku, to jest po prostu taka osoba, która daje nam przestrzeń w internecie, żebyśmy swoje treści tam zamieszczali. Pomyślmy teraz o YouTubie, pomyślmy o Facebooku, pomyślmy o Twitterze. To wszystko są host providerzy. I teraz zakres ich odpowiedzialności za treści, które my dodajemy, a nie pochodzące od nich, jest bardzo istotny dla kosztów ich prowadzenia przez nich działalności i w ogóle dla możliwości prowadzenia przez nich jakiejkolwiek aktywności w internecie. Jeżeli tą odpowiedzialność źle wyważymy, to moim zdaniem tworzymy pewną barierę. Tworzymy pewną barierę, która może doprowadzić do tego, że zasadne będzie pytanie, czy chcemy świata bez Facebooka, czy chcemy świata bez Twittera. Ja bym takiego świata nie chciał, bo jestem od Twittera uzależniony. I dlaczego takie pytania stawiam? Zanim było Homikuj, to w tym roku sąd okręgowy w Krakowie i potem sąd apelacyjny w Krakowie w sprawie dotyczącej jednej z polskich dziennikarek, która została obrażona w kilku komentarzach znajdujących się pod artykułem, podkreślę, że tam było kilkaset komentarzy i kilka tych komentarzy było obraźliwych. No i do portalu została skierowana wiarygodna wiadomość, jak to się określa w ustawie świadczenia usług drogą elektroniczną, w której wskazano, prosimy o usunięcie bezprawnych komentarzy naruszających dobre imię naszej mandantki, które znajdują się pod tym artykułem. No i portal powiedział, to nie jest wiarygodna wiadomość, bo nie wiemy, co mamy usunąć. A co powiedział sąd? Z zawodowego charakteru działalności portalu wynika, że nie jest żadnym problemem przejrzenie kilkuset komentarzy. Jeżeli tak, to zastanówmy się, jak daleko idzie ta granica. Czy jeżeli napiszemy do YouTube'a, który według danych z bodajże 2012 roku dodawanych jest do niego jakieś 85 tysięcy filmów, jeżeli napiszemy do Twittera, gdzie podobno jest około 170 milionów tweetów, to są jeszcze dane sprzed mojego dołączenia do tej społeczności, także teraz to jest na pewno trochę więcej tych tweetów. Facebook to jest 300 milionów zdjęć dziennie. Jaką armię ludzi trzeba zatrudnić do tego, żeby sprawdzali, czy te zdjęcia naruszają prawa autorskie? I pytanie, czy oni na pewno będą w stanie stwierdzić, czy ja jak zamieszczam zdjęcie, to mam prawo do tego, żeby to zdjęcie zamieścić w internecie, czy też nie? Przejdźmy do sprawy Homikuj. W sprawie Homikuj sąd stwierdził, że Homikuj powinno sprawdzać raz w miesiącu w wyszukiwarkach Google oraz Bing i wpisywać tam słowa kluczowe, tytuł filmu, Homikuj, tytuł filmu oraz Homikuj i wyszukiwać, czy takie filmy się znajdują oraz eliminować linki, które do tych filmów prowadzą. Kasować to ze swojej bazy. Pytanie, czy tak rzeczywiście powinno być, jeżeli ustawa stanowi, że portal nie ma obowiązku monitorowania treści, które się w nim znajdują. Host provider nie ma takiego obowiązku. Jakie są konsekwencje? Konsekwencje będą takie, że Homikuj nie będzie się zastanawiało, czy dany film został dodany tam przez osobę, która miała do tego uprawnienie, czy też przez osobę, która takie uprawnienie posiadała. Czyli eliminowane będą paradoksalnie nawet filmy, które zostały tam zamieszczone zgodnie z prawem autorskim. Znowu pytanie o to, czy chociażby przy dynamicznym charakterze wyników wyszukiwania rzeczywiście jest to dobra droga i czy rzeczywiście takie treści powinny być monitorowane. Możemy oczywiście spojrzeć na te dwie sprawy sądowe jako na pewne takie kamienie, które się pojawiają na drodze naszego host providera, które każdy z osób prowadzących biznes gdzieś tam zna. Natomiast jakby spojrzeć na to z szerszej perspektywy, to ja stawiam pytanie, czy czasem odpowiedzialność host providera nie wygląda w ten sposób? Czy to nie jest właśnie teraz taki człowiek, który wisi na tej skale? Czy to nie jest taki człowiek, który ma tą kulę u nogi, taką trochę prawną kulę u nogi? I czy jest tak, że jeszcze spadają na niego jakieś kamienie? Ja się zastanawiam, czy nie warto podać pomocnej dłoni temu host providerowi i zastanowić się, czy ta interpretacja przepisów, o której teraz mówię, czy ona idzie w dobrym kierunku, czy idzie w kierunku, który jest sensowny, właściwie wyważa interesy host providerów z jednej strony,
A jeżeli host providerów i nas jako użytkowników Facebooka i innych portali społecznościowych, to być może również naszych interesów i interesów podmiotów praw autorskich, czy mówiąc szerzej, osób, których prawa mogą być w internecie naruszone. Więc zobaczmy, co na tej pomocnej dłoni jest. Sięgnijmy troszeczkę do korzeni. Zgodnie z zasadami, które obowiązują z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powiem tylko, że ta ustawa implementuje jedną z dyrektyw unijnych i zarówno w dyrektywie, jak i w polskich przepisach stwierdzono, że host provider nie odpowiada do momentu uzyskania wiedzy o bezprawnym charakterze określonych treści. On musi uzyskać wiedzę zarówno o treści, jak i o tym, że jest ona bezprawna. Czyli jeżeli ja wiem, że jakiś film znajduje się w moim serwisie, to ja jeszcze niekoniecznie wiem, że on jest bezprawny, bo nie wiem, czy osoba, która dodała ten film, zrobiła to w ramach swoich praw autorskich, czy z naruszeniem tych praw autorskich. Jeżeli ja się dowiem, że określone treści są bezprawne, przynajmniej takie zdanie mi zostanie zaprezentowane, to ja mam dwie możliwości. Albo mogę usunąć te treści, wtedy dalej nie odpowiadam, albo nie usuwam tych treści, wtedy moja odpowiedzialność już nie jest wyłączona, mogę za te treści odpowiadać. Uzupełnieniem tego elementu jest przepis, który wskazuje na to, że ja jako host provider nie mam obowiązku monitorowania treści, które się znajdują w moim serwisie. Dlaczego tak jest? Jeszcze raz przypomnę liczby. YouTube, przynajmniej według moich danych, mniej więcej 2012 rok, 85 tysięcy filmów dziennie. Kto jest w stanie to obejrzeć? Facebook, 300 milionów zdjęć dziennie. Gdybyśmy jeszcze mieli sprawdzić wszystko, co tam jest publikowane, treści, czy one czasem kogoś nie dotykają, nie obrażają, ile osób trzeba zatrudnić, żeby to weryfikować? Oczywiście to jest duży efekt, to jest już duża skala, ale przy mniejszych podmiotach, startupach, zatrudnienie każdej osoby jest problemem. Także takie pytanie musimy postawić. Teraz konstrukcja wyłączenia odpowiedzialności zakłada aktywność podmiotu prawa. Zakłada, że jeżeli ja dowiaduję się, że coś, jakaś treść narusza moje prawa, to ja informuję host providera, wychodzę z inicjatywą. Tłumaczę, dlaczego to narusza moje prawa autorskie, chociażby w kilku zdaniach, i pokazuję, co dokładnie narusza moje prawa autorskie, albo co mnie obraża, który konkretnie wpis na forum dyskusyjnym dotyka moich praw. Bo czy to ma wyglądać w ten sposób, że ja mówię, proszę Państwa, ale tam w tej dyskusji to są treści, które naruszają moje dobre imię. No i wymagam teraz od host providera, od forum dyskusyjnego, bo one przeszukało całą dyskusję i zaczęło się zastanawiać, czy jeżeli ktoś napisał, że jestem słabym prawnikiem, to czy on ma rację, bo ja rzeczywiście jestem słabym prawnikiem, czy też on nie ma racji, tylko jest złośliwy w stosunku mnie i narusza moje dobre imię. Jak host provider ma to ocenić? I czy czasem nie będzie takiej reakcji, że host provider w którymś momencie skalkuluje sobie po przegraniu kilku procesów, że na wszelki wypadek to ja usunę wszystko? I czy to już nie jest coś, co wpływa na dyskusję, na wolność słowa, na możliwość wyrażania swoich myśli? Czy to nie jest coś, co zbytnio upraszcza rzeczywistość? Zadajmy sobie takie pytania, bo właściwe ustalenie tych ram prawnych może powodować takie implikacje. I wróćmy do korzeni. Czy ta konstrukcja tej odpowiedzialności, tych wyłączeń odpowiedzialności jest niesprawiedliwa? Teraz na slajdzie jest tylko jedna nazwa, CompuServal. CompuServal jest to orzeczenie z lat 90. z Niemiec. CompuServ był podmiotem, który zapewniał dostęp do internetu. To była niemiecka spółka córka, która zapewniała klientom z obszaru Niemiec dostęp do internetu i zapewniała im dostęp również do treści, które znajdowały się na serwerach spółki matki CompuServ z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. No i Pech chciał, że na tamtych serwerach również ktoś wśród innych tysięcy treści zgodnych z prawem zamieszczone zostały materiały z pornografią dziecięcą i z pornografią zwierzęcą. Oczywiście rozpowszechnianie takich materiałów w Niemczech jest karalne i to na podstawie kodeksu karnego. No i co się okazało? Jest taka konstrukcja jak tak zwany gwarant. W prawie karnym, w prawie niemieckim ona jest bardzo wyraźna. Czyli ktoś, kto jeżeli ma jakieś źródło potencjalnego niebezpieczeństwa, to on musi zapewnić, że to niebezpieczeństwo nie rozleje się na innych. No i niemiecka prokuratura stwierdziła, członkowie zarządu niemieckiej spółki CompuServ, która zapewnia dostęp do tych między innymi treści, oni mogą być winni rozpowszechniania treści z pornografią dziecięcą i zwierzęcą. Sąd pierwszej instancji w Niemczech skazał ich. Skazał ich na kary pozbawienia wolności. Po tej sprawie Niemcy zaczęli się zastanawiać, może to idzie za daleko, może trzeba uchwalić te przepisy, o których ja teraz mówię. I Niemcy jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej wprowadziły takie przepisy. To, o czym dzisiaj mówimy, jest wzorowane na przepisach niemieckich, bo na niej oparta była dyrektywa.
Dlatego wiem, że pokazuję pewne ekstremum, ale miejmy je w pamięci i sięgajmy do korzeni, jak dokonujemy wykładni przepisów o wyłączeniu odpowiedzialności host providera. Bardzo dziękuję za uwagę.